Witajcie moi drodzy, jestem Blady, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Assassin's Creed, w pierwszą część kultowej serii. Tak, jeszcze mam polski dubbing i wchodzimy na górę. Oczywiście do tego. Oczywiście wchodzimy tutaj na wieżę, żeby zsynchronizować punkt widokowy, dobra. No i synchronizacja. Ładnie to miasto wygląda. Dobra. Ja się napiję herbamatę. Trwajcie w wierze, choć o, tego mi było trzeba. Dobra. Tak, zaktualizowano mapę Aki. Tu mam jakieś zadanie poboczne. Zadanie ze śledztwa, które prowadzimy. Dobra. A, informator. Dobra. Dobrze, że przybyłeś, bracie. Przyda mi się twoje ostrze. Zbyt wielu tu łuczników przeszkadzają mi w pracy. Zabij ich wszystkich. A być może zdołam ci pomóc w walce z szalonym doktorem. Zrób to niepostrzeżenie. Jeśli zostaniesz odkryty, uderzą na alarm i będziesz musiał zacząć wszystko od początku. Dobra, zatem po cichu zlikwiduj wszystkich łuczników. Okej. Okay. Wróć do informatora. Dobra, czyli trzeba to zrobić po cichu. Okej. Okay. Pierwszy łucznik już pokonany? Tam jest jeszcze gdzieś drugi. Nie powinno cię to być, więc idź. Nie słuchajcie ich kłamstw, zatrutych słów. Dobra, jeszcze raz. Niestety nas zauważył. Dobra, wyłaź, Altair. Halo. Proście pana o wskazówki. To co jest? Okej. Zatem jeszcze raz musimy do niego podejść. I ten. Dobra. No i dobra, jeszcze raz. Padnijcie na twarze i wyznajcie winy. Bóg wam przebaczy. Taka jest jego natura. A zanim dobra. Błagać o wybaczenie musimy, gdyż zwycięstwo tylko wtedy może być pewne, gdy serca i umysły... To asasyn! Zabić go! No nie, znowu mnie zauważył. No nic. Dobra. Ja oczywiście tłum ludu. Krzyczy. No i dobra. Czemu się tak bezsensownie zachowuje? Nie tu. Jeszcze dalej. Dobra. Coś tu jest, to misja będzie najtrudniejsza. Jest najtrudniejsza przynajmniej do tych... której do tej pory mieliśmy do czynienia, ale dobra. Pójdźmy z tej strony podejść. Dobra, patrzy się tu na nas. Dobra. Okej, udało się. Nie było to aż takie trudne, jak się obawiałem, więc idziemy. Okej. Ale co jest? Dobra robota, Altairze. Skoro łucznicy nie żyją, mogę zająć się swoimi sprawami. Proszę. To jakieś zlecenie remontu w szpitalu Garniera. Może ci się przyda. Dobra. Zobacz, ma w grę widzę ścieżniki i pacjenci w fortecy. Dobra. Tutaj, jak widzicie, mamy też kolejną... kolejną...
misję z tym. Dobra. Dobra. No, chodź tu. Ha! Kontra. No, chodź tu. No dobra. Ten skakuje. No. Dobra. No chodź tu. To koniec twojego życia. Dobra. Niestety cięcie i musiałem wyjść z gry i wejść do niej jeszcze raz. Bo tutaj niestety jest taki błąd, bo się włączyła ta funkcja klawiszy trwałych. To dużo razy shift nacisnąłem. A tu jest tak, że jak się... I się wiecie, okienko wtedy w okienku odtwarza, a nie w pełnowymiarowym trybie. A... Jestem o wiele lepszy niż ty, kiedykolwiek będziesz. A nie da się przełączyć. Da się włączyć pełnoekranowego trybu. No, chodź tu. No. Dobra. Jeszcze jeden. Nie, jeszcze żyje. No, wykończ go. Dobra. Zasługi zostały odpowiednio nagrodzone. No i dobra. Na wolności jest morderca. I super, 10 na 12, zatem powoli już kończymy to. Mam jeszcze... Tu jest ocalenie z bliżej. Dwa punkty widokowe nam zostały. Upolujecie. Dobra. Biegniemy sobie do tamtego... To jest biuro asasynów, ale to jeszcze nie ten. Nie wejdziemy na razie, bo jeszcze potrzebujemy. Potrzebujemy sobie. Czemu to robisz? Co ja zrobiłam? Dobra. No, chodź tu. No, idziesz? Dobra. No i koniec. No i dobra. Dzięki ci, dzięki. Znajdę sposób, by ci odpłacić za twą dobroć. Przysięgam. Okej, okay, dobra. 11 na 12, więc elegancko. Mamy jeszcze, moi drodzy... Tutaj dwa punkty widokowe i pewnie tam gdzieś będzie ten ostatni mieszkaniec do uratowania. No dobra. Nie powinien zachowywać się jak dziecko. Jak dziecko. Dziecko nie skacze po dachach. Dobra. Co on do diabła robi? Dobra, skakuj Altairze. Zrobi sobie krzywdę, a ja mu wtedy nie pomogę. Strach, cierpliwość to oręż jakaś... wrogów. Nie ja wie, czy świątynia chrześcijańska, czy muzułmańska. Zatrutych słów mających was zmylić. Dobra. I idziemy do góry. A dzisiaj coś mam taki niski głos. Niższy niż zwykle. Dobra. Jakaś chyba brama jest. Między dzielnicami. I dobra, i na górę wchodzimy. dzwonnica. To pytanie, czy dzwonnica kościelna, czy dzwonnica cywilna. Taka cywilno-wojskowa w zasadzie. Służąca do ostrzegania mieszkańców, na przykład... Na alarmowanie po prostu. Dawniej jak nie było syren czy coś, to właśnie dzwonami się
Ale widzę, że niedaleko jest kościół, chociaż z drugiej strony to jest w bramie. Dobra, i widzicie, mamy też ocalenie mieszkańca. Tuż obok. To wszystko, o to proszę. I... A chyba górą będzie prościej przejść. Żeby tak pędzić? Dobra. Niestety nie można zeskoczyć z ukrytym ostrzem. Brudny złodzieju! Odrąbię ci ręce! Puszczaj! Nic nie zrobiła! Ała. Dobra. A może tym razem krótka miecz. Dobra. Ha, fajnie nam zasłonił. Dobra. Chodź tu. Dobra. Chyba powinnam ci podziękować, chociaż nie myślę, że nie poradziłabym sobie sama. Mimo to dobrze się sprawiłeś u mego boku. Zadbam, żeby twoje zasługi zostały odpowiednio nagrodzone. Na litość boską, ten człowiek to morderca! Morderca! Dziękuję. O, i widzicie, mam chyba już ostatni punkt widokowy. Halo. Dobra. Okej. Okay. Tak patrzę, czy przypadkiem nagrywanie nie wyłączyłem. Ale dobra. Patrzyłem się na aspekt techniczny, a ten. A. Stój! Nie masz prawa tu wchodzić. Zamknij się. Nie wolno ci tu być. Odejdź. Nie marudź pan. Dobra. I wchodzimy sobie na ten, na to. Na tą belkę. I dobra. No i super, oj, widzę kolejna misja. Jakiś informator kolejny? Ach, czy to nie Altair? Pamiętasz mnie? Nie? Uczyliśmy się fachu w tym samym czasie. Ciągle sobie nie przypominasz? Nieważne. Al-Mualim powierzył mi zadanie, którego wykonanie jest dla mnie zaszczytem. Mam cię wypróbować. Cóż za przyjemność. Ukryłem na tym terenie flagi. Znajdź je i przynieś. Szybko. Wielka szkoda, że starzec kazał mi udzielić ci pomocy, jeśli ci się nie powiedzie. Dobra, zatem mamy 3 minuty. Zebrane flagi informatora. Ja włączę kamerkę. Chociaż nie będziecie teraz widzieć tej minimapy. Dobra. Wyjdzie flagi asasynów. Powstrzymać, zanim zrobi sobie krzywdę. Boże. Dobra, tutaj jest. Takuj do góry, Altairze. Czemu to robi? Okay, już 13, 14, flag. 15. I nawet już 16 jest. Dobra. O nie, jedną ominąłem. Czy naprawdę ma powód, żeby tak pędzić? Dobra. Jeszcze nam zostały chyba dwie. I ostatnie. Dobra. Wróciłeś. Jestem pod wrażeniem. Nie aż tak, by zmienić opinię o tobie, lecz skoro Al-Mualim tak rozkazał, powiem ci, co wiem o twym następnym celu. Garnier ukrywa się w fortecy szpitalników. Do środka dostaniesz się tylko podstępem. Tyle mogę ci powiedzieć. Dobra. Zawsze więc lepiej mieć cokolwiek niż nic. Zobaczmy, czy już mamy... tak. Mamy wszystko zrobione w tej dzielnicy. Dobra. A tam dobiorę asasynów. Tak. Dobra. Dokąd ten głupiec pędzi? Co go tak poruszyło? Okej. Okay. Dobra, wskakujemy na górę. Dobra. Coś nie chce.
się wspiąć wyżej. Dobra, spróbujemy tutaj. I okej. Sobie myśli. Dobra. A co oni tak krzyczą? Zostają pobici na każdym kroku. Wyparliśmy ich. Co on robi? O nie, flagę zebrałem przypadkiem. Trudno już. Dobra, wchodzimy do tych. Do biura asasynów. Dobra. Ach, Altair. Pewien ptaszek powiedział mi, że mnie odwiedzisz. Al-Mualim zlecił egzekucję Garniera Dena Plus. Wielkiego mistrza zakonu szpitalników? Owszem. Dowiedziałem się też kiedy i jak uderzyć. Zatem podziel się wiedzą. Mieszka i pracuje w zakonnym szpitalu na północny zachód stąd. Chodzą słuchy o okropnościach, jakie mają miejsce w szpitalnych murach. Wygląda na to, że nasz doktor lubi eksperymentować na niewinnych mieszczanach. Większość porwano i sprowadzono z Jerozolimy. Sprytnie. Wykradając ludzi z innego miasta, nie wzbudza podejrzeń na miejscu. Ale wracając do rzeczy, jaki masz plan? Garnier przeważnie przesiaduje w swych komnatach w szpitalu, choć od czasu do czasu wychodzi zbadać pacjentów. Uderzę, gdy wyjdzie na obchód. Widzę, że to przemyślałeś. Możesz odejść. Plat. Jak trzeba podejść? Pozbądź się tej skazy z Akki, Altairze. Może w ten sposób usuniesz też swoją? Możesz tu odpocząć, dopóki nie będziesz gotów do misji. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. No i dobra. Zatem mamy. Tak, dochodzenie zakończone. Zaatakuj Garniera, zajmuje się pacjentami. Okej. Okay. Mamy zlecenie. W sumie w 2 czy 3 odcinki. Całe śledztwo. No i się dzisiaj jeszcze do Jerozolimy wybierzemy. Jak zdążymy. Chociaż z drugiej strony już niewiele odcinka zostało. A to może trochę zejść z tym. Z Garnierem de Naplu. To chyba... Chyba z francuskiego się powinno tak czytać, ale... Dobra. Idziemy. W każdym razie. Do tego celu. Jeszcze 60 kroków. I za to nas karze. Ależ mnie wystraszyłeś. Dobra, czyli tutaj. Tak, tu mamy tych. Moja obecność mnie irytuje. Zatem mamy tych. Mamy uczonych. I idziemy razem z nimi. Ja się między czasie napiję. Yerba mate, bo czemu by nie? Ja trzeba to do wody dolać. Dobra. Ustępują nam. Nie! Pomocy! Pomocy! Proszę! Musisz mi pomóc! Żeby garnie do naplu. Dość, dziecko. Kazałem ci odzyskać pacjenta. Nie zabić go. Spokojnie. Wszystko będzie dobrze. Nie. Daj rękę. Nie dotykaj mnie. Nigdy więcej. Odrzuć ten strach, jeśli mam ci pomóc. Pomóc? Tak jak pomogłeś innym? Zabrałeś ich duszę. Widziałem to. Ale nie moją. Nie! Mojej nie zabierzesz! A! Weź się w garść! Sądzisz, że sprawia mi to przyjemność? Myślisz, że specjalnie zadaje ci ból? Nie pozostawiasz mi wyboru. Każdemu przychylnemu słowu towarzyszy się uderzenie! To kłamstwa i podstępy! Nie zadowoli się niczym, póki wszyscy mu nie ulegną! Nie powinieneś był tego robić. Odstaw go do jego pokoju. Wrócę, gdy zadbam o innych. Nie zdołacie mnie tu zatrzymać! Znowu ucieknę! Nie, nie uciekniesz. Łamcie mu nogi. Obie.
O, szlak. Nie macie nic lepszego do roboty? Dobra. Na tym trzeba się jakoś tam dostać do niego. Mamy grupkę uczonych. Rozumiem, że dziś ci lepiej. Czego ty chcesz? Chcę ci tylko pomóc. Nie, chcesz mnie skrzywdzić. Tylko to mi robisz od czasu, gdy tu jestem. Dziecko, sam fakt, że o tym rozmawiamy, wskazuje na twoje postępy. Czyżbyś zapomniał o tym, jaki kiedyś byłeś? Nie pamiętam nic wcześniej. Wszystko się zlewa. A, z czasem sobie przypomnisz. Wtedy zrozumiesz. Dobra, jest garnie do naplu. No nie, nie udało się. Dobra, trudno. Dobra. Udało się. Porzuć swe brzemię. Teraz odpocznę, tak? Wzywa mnie bezkresny sen. Lecz zanim zamknę oczy, muszę wiedzieć jedno. Co stanie się z mymi dziećmi? Masz na myśli ludzi, których poddałeś swoim okrutnym eksperymentom? Wypuszczę ich, by mogli wrócić do swych domów. Domów? Jakich domów? Rynsztoków? Samtuzów? Więzień, z których ich wyciągnęliśmy? Porwałeś tych ludzi wbrew ich woli. Tak. Wbrew tym strzępkom woli, jakie im pozostały. Naprawdę jesteś tak naiwny? Czy zaspokajasz każdą dziecięcą zachciankę? Co zrobisz, gdy dziecko powie, ale chce się bawić ogniem, ojcze? Pozwolisz mu? Wtedy byłbyś odpowiedzialny za jego rany. To nie dzieci, lecz mężczyźni i kobiety w sile wieku. Być może ciałem, lecz nie umysłem. Te właśnie uszkodzenia próbowałem naprawić. Przyznaję, że brak artefaktu, który nam ukradłeś, przyhamował postępy prac. Są jednak zioła, mikstury i ekstrakty. Moi strażnicy są tego dowodem. Byli szaleni, nim znalazłem ich i uwolniłem z okowów ich własnych umysłów. A po mojej śmierci znowu staną się szaleńcami. Naprawdę uważasz, że im pomagałeś? Nie uważam tak. Ja to wiem. Dobra. Szybki jest! To asasyn! Zatem nigdy nie trzeba uciekać. Nie, skakuj na górę. Tajże. Dobra. Ale chaos. Dobra, uciekamy. Zatem wielka ucieczka, jak to w klasy, jak to w tej części. Oj nie. Dobra. A to co jest? Jak mogliście go zgubić? Myślisz, że chcesz mnie przegonić? Dobra, uciekamy? Nie, niestety jeszcze musimy uciekać. Nie pozwólcie mu uciec! Dobra. Dobra. Trzymać się za nim! Dobra. Biegnij, Altairze, biegnij. Ja tu już widzę jakąś kryjówkę niedaleko. Chowajmy się w niej. Dobra, tu jest. I okej. Okay. Jesteśmy ukryci. Alter jest ukryty. To w tym... Okej. To dzisiaj się nie uda dotrzeć do tego.
raczej do Jerozolimy, więc... Ale to... Ale i tak się udało wykonać zlecenie. W końcu garnier de Naples padł. I dobra. Okej, okay, i do góry. Daleko jeszcze 30 metrów. Do biura asasynów. Sprytnie przemyślane, że wejście tylko od góry. Dobra. Jakieś wieści, Altairze? Garnier nie żyje. W takim razie powinieneś wrócić do Mastiafu z wieściami o twym sukcesie. Jest coś jeszcze. Mów zatem. Czy może chcesz, bym czytał w twoich myślach? Jak sądzisz, czego chciał od tych ludzi? Po co ich przetrzymywał i poddawał takim eksperymentom? Nie pytać jest twym zadaniem, lecz działać, Altairze. Nie ma znaczenia, co zrobił, ani dlaczego. Ważne, że nie żyje. Jednak Garnier wydawał się wierzyć, że pomaga tym ludziom. Czy to właśnie widziałeś? Nie. Widziałem miejsce, gdzie zamiast leczyć, zadawano ból. Dlaczego więc o tym rozmawiamy? Ja nie wiem. Zapomnij, że o tym mówiłem. Już to zrobiłem. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. No i dobra. Tak, do Al-Mualima trzeba wrócić. Pewnie do Masjafu? Tak, dobra. To się wrócimy do Masjafu. Skontrowanie ataku może dać ci przewagę. Zobaczymy, co Al-Mualim powie. Masz dla mnie jakieś wieści, Altairze? Garnier de Naples nie żyje. Doskonale. Naprawdę nie mogło być lepiej. A jednak... O co chodzi? Ten lekarz upierał się, że jego praca była szlachetna. I przypominam sobie, że ci, którzy mieli być jego jeńcami, zdawali się okazywać mu wdzięczność. Nie wszyscy, ale dość wielu, bym zaczął się zastanawiać, jak udało mu się zmienić wrogów w przyjaciół. Przywódcy znają sposoby, by zyskać posłuszeństwo. To czyni z nich przywódców. Kiedy słowa zawodzą, uciekają się do pieniędzy. Kiedy i to nie wystarcza, mają w zanadrzu bardziej nikczemne środki. Łapówki, groźby i inne oszustwa. Istnieją rośliny, Altairze, zioła z dalekich krain, pod wpływem których człowiek może odejść od zmysłów. Rozkosze, które dają, są tak wielkie, że łatwo stać się nawet ich niewolnikiem. Sądzisz więc, że tych ludzi nakarmiono jakimś środkiem? Otruto? Tak, jeśli naprawdę było tak, jak mówisz. Zioła to dziwna metoda sprawowania kontroli. Nasi wrogowie oskarżali mnie o to samo. Obietnica raju. Myślą, że to ogród pełen kobiet i cielesnych uciech. Że was odurzam, jak garnię swoich ludzi i kuszę jego obietnicą. Nie wiedzą, jaka jest prawda. I tak musi zostać. Ale gdyby znali prawdę, że pragniemy tylko pokoju... Wówczas nie budzilibyśmy strachu i nie mielibyśmy nad nimi władzy. Idź. Czas, byś wrócił do pracy. Zwracam ci kolejny stopień i kolejny element wyposażenia. Porozmawiamy ponownie, gdy padnie kolejna ofiara. No i dobra. Co mamy? Noże do rzucania? Tak. Odepchnięcie i... Dobra, czyli mamy kolejny ten. To jeszcze wiecie co? W tym odcinku pójdę na dziedziniec i poćwiczymy. Mamy co? Ogród. Dobra. Nie macie po prostu trzymać ostrza. Macie stać się z nim jednością. A, jednak nie wymaga szkolenia tego. Dobra. To moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie. Zachęcam was do łapkowania, do przynajmniej komentarzy, do subskrypcji kanału, tak oglądania kolejnych odcinków Shortsów Live. Życzę wam wszystkiego dobrego. Cześć.